Cześć, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa, unboxing i tu jest bardzo duże zaskoczenie dla mnie, powiem tak. Odezwał się jakiś czas temu pan Sławomir do mnie, bardzo dziękuję. No i tam zaoferował mi m.in., że miałby dla mnie tam pamięci bodajże, tak, pamięci m.in. laptopowe, takie fajne gigówki DDR3, jeżeli dobrze kojarzę. No i kartę grafiki przy okazji jakąś tam starszą, tak? No jest spoko, dlaczego nie, można się ten... No i kolega powiedział, że no to wysyłam paczkę i coś tam jeszcze teges doleci. Szczerze mówiąc myślałem, że jak pamięci i karta, to to będzie koperta. No nie. Słuchajcie... Paczka przyszła, pamięci laptopowe i karta z 2000 któregoś tam roku, tak? Duże, chyba takie serwerowe, kurde. Panie Sławomir, będziemy to rozpakowywać, naprawdę ja nie mam pojęcia co to jest, nie wiem. Ja byłem przekonany, że to będą tylko te trzy rzeczy malutkie, nie? A przyszło duże pudło. Jak jesteście ciekawi co tutaj jest, to gorąco zapraszam na film, bo ja też autentycznie nie wiem, nie mam zielonego pojęcia co tutaj kolega wysłał. A to jest, no jest to ciężkie i jest to spore. Zapraszam na film. Dobra, to co, zaczynamy zabawę? Zaczynamy zabawę. Tak delikatnie. Dobra, mam nadzieję, że wam to przyspieszyłem trochę. To zrobimy tak, będziecie widzieć pierwsi. Mam nadzieję, że tu kota zaraz nie przyjdzie. Albo i przyjdzie, zobaczymy. Kartona jest duża, tak? To ten. Będziecie widzieć chyba pierwsi. Co tam jest? Ach, tadam! Ja naprawdę nie widzę. Folia bąbelkowa. Dużo folii bąbelkowej. Moment. O kurde. Bardzo dużo folii bąbelkowej. Chyba, że po prostu tak dobrze jest zapakowana karta. Bardzo bym się z tego ucieszył. Kurde, miejsca mało trochę. Okej, co my tu mamy? No nie, to nie tylko jest karta. Ale fajny kabelek, podoba mi się. Fajny, krótki kabel. To oznacza zasilacz zewnętrzny, prawdopodobnie. Czegoś. O ku... Jezu, ile tego jest! Ej! Panie Sławku! To... Ja rozumiem niespodzianki, ale... Ja pierdzielę. Patrzcie się na to, co poprzychodziło. O, tu widzę chyba moduły Wi-Fi albo coś. Moment. A tu bym jeszcze zgubił jedną rzecz. Dobra, kładziemy ten interes. I teraz tak. Tutaj mamy moduły chyba Wi-Fi. Dobrze, mam nadzieję, że w miarę dobrze słychać. Wiem, ta kamerka nie ma zooma, ale za to jakość jest, powinna być bardzo w miarę dobra. Dwie karty Wi-Fi, tak myślę przynajmniej. No teraz nie sprawdzę, bo niestety teges, ale chyba, że to są... A sprawdzę, moment, powiem wam. Sprawdzamy, to jest Intelowska karta 65NGW. To są chyba karty, tak mi się wydaje, że to są karty. A może to są dyski? Nie wiem, kurde. Intel model 956DNGW. To będą Wi-Fi chyba karty. Dwie sztuki. Fajnie, dzięki. Dobra, człowieku. Teraz tak, lecimy. Doświetlenie to podstawa. Tu mamy ramik. Patrząc na wycięcie tego cuda, to... Tak, to jest podwójna. To jest chyba DDR3. 4 GB. 12800, tak? Czyli 1600 MHz, 1,35 V. Fajnie, bo ma same 1,5 voltówki wszędzie. Taka 1,35 się może przydać czasami, powiem tak. Kurde, to jest naprawdę duże. Tu są dwa zasilacze. O jest. Okej. To jakaś karta. Chyba Wi-Fi. Nie Wi-Fi, tylko ten. Nie Wi-Fi, Wi-Fi, tylko karta sieciowa. Dobra, nie dostanę się do tego. Tu jest karta sieciowa na Realteku. Proszę bardzo. Ale ładnie zapakowane. Bardzo ładnie zapakowane. Takie pudełeczko dostałem ze śledziem. Z małym śledziem. Fajnie, bomba. I to jest karta na PCI. Tak, na PCI. To jest ta długa karta, powiem w ten sposób. Chodź tu, mój przyjacielu piękny. Ty sobie pójdziesz tu. W kadrze być cię nie musi. Dobra, przestawiłem trochę, lecimy dalej. Lecimy dalej, jak to wszystko jest ładnie popakowane, kurde. Damy radę otworzyć bez użycia tego siekiery? Nie damy rady. Ten nóż mi się teraz skalpel trochę zamienił, trzeba mocno, mocno uważać. Wow! Compact Flash! Express Card! Ja pierdzielę, nigdy takiej nie miałem. Prociempan. To jest jakaś karta Compact Flash. No dokładnie. Tak to wygląda. Fajny retro sprzęcik. Nigdy nie miałem takiej karty. Będę można posprawdzać trochę. Czy mi te sloty, które mam z tych starych laptopach, działają w ogóle. Czy to tylko ładnie wyglądało. Dużo tych pamięci przyszło. O! Chyba to są te pamięci. To są chyba te pamięci. To akurat odczytam. 2 GB. 2 GB 2R36400S. To są chyba SD-ramy. Tak mi się wydaje, bo to wycięcie jest inne, nie? Niż w DDR-ach trójkach. A może to jest dwójka DDR-a. W każdym razie mam nadzieję, że coś tam widać. Sensownie w miarę. Okej, to jest jedna rzecz. Chodź. Delikatnie, powolutku. Tu mamy rzecz kolejną. To jest 1 giga i to jest chyba to, o co mi chodziło do laptopa tego CQ57. Ja wiem, że pewnie niewiele tego jest, ale może coś będzie widać. Bomba. To są te pamięci, o których żeśmy tam rozmawiali. Głównie się na to napaliłem trochę. Bo mi jedynek brakowało. Czwórek mam trochę, ale nie miałem żadnej DDR1, znaczy DDR1 giga, nie? To jest dokładnie chyba to samo. Proszę bardzo. Dobra, weźmiemy tego ostrego skurczybyka, a jeszcze się przyda może. O, jeszcze dwie. Mamy ramy, to się nie... No, wiadomo co. Tadam, a to jest ramik, nawet nie wiem co to jest. Chyba gigówka. Tak to mniej więcej wygląda. Tu mamy ramik. Dobra, to ja te ramy wezmę razem, żeby nie robić za dużo bałaganu i przy okazji, żeby się trochę trzymały, powiem to tak. Z Compact Flashem wezmę je, zawinę tak. Dobra, teraz tak, to jest grafika chyba, o której była mowa wtedy. Tak mi się wydaje, że to jest grafika. Radeony miały chyba czerwony, przeważnie w tamtych latach, to Radeony miały czerwony laminat. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, chyba czerwony. Jaka czyściutka jest, kurde, po prostu zadbany sprzęt. Ładny, zadbany sprzęcik, gdyby coś chciał jeszcze sobie tył pooglądać ewentualnie. Tak to wygląda. Tu mamy jeszcze... O, następną... A cóż to jest? Karty Wi-Fi? Co to jest? Komplet kart Wi-Fi. Kurczę, mam starego routerboarda 433 i 4.6 coś tam. Dwa routerboardy Mikrotika. Te bazowe tak zwane, nie? Sprzed lat. No i tam, kurczę, mógłbym wsadzić jakąś kartę Wi-Fi. Tam są dwie karty Wi-Fi, ale one są setki chyba. Działają te routerboardy. To samo Winbox też działa. To są... A to nie są dyski? Kurde? A to nie są kurde dyski? Nie, to są karty Wi-Fi. To są kurde karty Wi-Fi i już wam zaraz powiem przynajmniej co to jest. To jest Deloska. Z Dela to pochodzi. MAC adres mnie nie interesuje i to jest jakaś karta Anatel. To jest karta, tu jest EAN, tu jest to. Przydałby się opis tego jakiś. Model WM3945ABG, czyli do G. Dobra, a tu jest chyba coś podobnego. To są te same karty, tak mi się wydaje. Tak, to jest dokładnie to samo. Dobra, bomba. To ja sobie to odłożę. Okej, teraz jedziemy dalej. Zasilacze, sztuk 2. Lenovo 65 W, no to laptop. Ja pierdzielę, jakieś Lenovo 20W zasilacz, 20V, sorry, 65W. To jest bomba, ale to jest jeszcze drugi. Ja pierdzielę, to mam nadzieję, że to zapas jest tylko. Tadam. To jest co? Chyba to samo. 65W, 20V. Albo ten sprzęt jeden, to jest jedna sztuka chyba, albo i nie. Żeby to tamto. Kurde, przydałoby się to jakoś tak sensownie zrobić, panie Bartku. Ojej. A tu jeszcze coś jest? Czy tylko wypełnienie? Tylko wypełnienie. Uwaga, kota przyszła. Kota, ale nie po tym... Ojejku. No, zaczynać. Jakie to jest ciężkie. Ała. Proszę bardzo. Kota przyszło. Dzień dobry, to mamy rozpakowanie kota. Miśka przyszła, proszę bardzo. To jest jej nowy domek, nowy karton naszego balerona. Proszę bardzo, baleron w całej okazałości. Cześć kotku, tak? Teraz to będziesz ty na rozpakowaniu, tak? To co robimy? Dobra, to ja muszę przenieść kota i wracam. Dobra, koledzy i koleżanki, powiem to w ten sposób, tak jak to za dawnych czasów się mówiło, towarzysze i towarzyszki i towarzysze. Rozpakowujemy ten sprzęt. Kurde, folia bąbelkowa, będziemy se strzelać. Wygląda jak hapek. Ten mój stary hapek 8440p. Tak to się nam prezentuje, proszę bardzo, ładne srebrne. Co to jest za sprzęta? Zadrapana tabliczka, nie będziemy wiedzieć co to za sprzęta jest. Co my tu mamy w ogóle? Typ tutaj mnie nie interesuje, LAN, Mac. Ale mamy tutaj parę fajnych złączy. Proszę. Duży sprzęt. Z tyłu jest gniazdo zasilania. Tak. Po tej stronie mamy VGA i CD-ROM. Tak to wygląda. 3 USB, jak dobrze widzę. VGA i CD-ROM. A w środku mamy... to się otwiera. Dobra. Wow. Fajny old school z czytnikiem palca do kompletu. Użytkownik, hasło napisane dziękuję, dziękuję. Użytkownik mamy Intel Centrino Duo, Windows Vista Basic. Ładny sprzęt. Ej, powiem tak, że naprawdę matryca jest ogromna. To jest 15 matryca, nie? Nie wiem, czy naprawdę go tak podnieść całkiem, żebyście go sobie tutaj ogarnęli. Tak to wygląda. Proszę bardzo, się tak prezentuje. No, kawał sprzętu. Powiem tak, naprawdę kurde kawał sprzętu. Ciekawe czy kurde kawał sprzętu jest naładowany. Działa. Zaraz wyłączymy. Działa, proszę bardzo. Lenovo by Intel. Taka duża sprzęta. Fajnie, dziękuję panie Sławomir. Przy okazji widzę co tam się dzieje z tyłu, tak? Że już Czesiu nam urzęduje. Sprzęt się ładuje, teoretycznie coś tutaj jest. Chyba HDD, ale nie słyszę go, tak? Bardzo cichy dysk jest, powiem to tak. Co to jest za sprzęt? Ciekaw jestem, kurde to. Ja już wam zaraz powiem, mam nadzieję taką. Xubuntu. Dobra, ładował się, ale zdechła bateria. Nie załadował systemu do końca. A co do specyfikacji, to jest Lenovo 3000 N100. Teoretycznie tutaj jest, moment, laptop angielski, to chyba jest Core Duo, tak? Centrino Duo, coś takiego, magistrala, taktowanie procesora 1.8 chyba, że to jest inny, dysk przechowywania 120, teoretycznie SATA, co my tu mamy? 15,4 matryca, no to widać, że jest matryca jest ogromna, nie? 1280x800. Pamięć wewnętrzna 1 giga. Dwa gniazda SODIMM DDR2. Maksymalna pojemność pamięci 2 GB. Zabójczo po prostu. Kamery tutaj nie ma, a kamera jest. Czyli to może być inny model w takim razie. Ale mniej więcej będziecie mieli porównanie. Znajdzie się pewnie. Ja go zaraz tutaj sobie... Może nie dzisiaj. Ale pojawi się na pewno w jakimś filmiku, bo to ciekawy model jest, powiem tak. Fajny, duży, fajnie można sobie tutaj łapki położyć. Tak, ja wiem, nie widać. Ja wiem, to podoba mi się to, że nie wiszą ci łapy tak. Tylko można sobie ładnie położyć, rozłożyć. Wygodna klawiatura, duże to wszystko jest, kurczę, naprawdę jest ok. To jest spoko temat. No fajnie się to zapowiada. Bardzo fajny sprzęt tu widzę, kamera była zaklejana, bo to taka przyklejka jest. No i dobra, to ja sobie tutaj ogarnę tą klawiaturkę, znaczy nie klawiaturkę, tylko ten. Okej. Spoko, fajna sprzęta. Dziękuję bardzo, dziękuję za to. No niespodzianka gruba, powiem to tak. Bo myślałem, że przyjdą same pamięci i de facto ta grafika, nie? A tu jeszcze taki fajny sprzęcior przyszedł, kurde, bomba. Dzięki panie Sławku, będziemy to ogarniać, powiem to tak. To na PCI też się może przydać, Realtek, więc spoko. Wielkie, wielkie dziękuję za tą paczuszkę, fajnie. Kurde, dwa zasilacze, bomba, jest ok. Dobra, wielkie, wielkie dzięki za oglądnięcie, mam nadzieję, że się podobało takie niteges, w sumie mógłbym to odpalać, kurde, kombinować, ale mam trochę innej roboty, powiem to tak, dlatego to musi trochę poczekać. Mam nadzieję, że niezbyt długo. W każdym razie to co przyszło się naprawdę przyda, szczególnie pamięci. Bo ja tam, tak jak mówię, chciałem zrobić 3 GB ramu między innymi do testów, nie 4, tylko 3. I teraz chyba będę mógł, jeżeli te pamięci będą pasowały, a pewnie będą pasowały, to spoko. Wielkie, wielkie dzięki za paczuszkę, pozdro dla wszystkich i tak dalej. Trzymajcie się ciepło, cześć!